Lok polowy SCP-610-L3. Wczesne odkrycie wejść tunelowych na teren A. Zniszczenia spowodowane nagłym zakończeniem się próby eksploracji terenu C podczas SCP-610-L2 spowodowało serię nieoczekiwanych zdarzeń na terenie A. Kiedy nietypowy sferyczny obiekt na terenie C został spalony i zniszczony, powietrzne drony zaobserwowały zainfekowanych SCP-610, popadających w napady drgawek i konwulsje. Unieruchomieni zainfekowani SCP-610 szybko skurczyli się i obumarli wraz z całym materiałem mięsnym rozrzuconym po obiektach nieodżywianych w wiosce. Mobilni zainfekowani SCP-610, którzy byli w stanie odzyskać stabilność, ruszyli w stronę obiektu przypominającego rezydencję klasy wyższej i weszli do budynku. Po wejściu do siedliska lokalizacja zawaliła się, ujawniając obecność leja krasowego. Jego rozmiar w stosunku do powyższej struktury stwarza niemożliwość zapadnięcia się całego budynku, co sugeruje działanie zewnętrznej siły z wnętrza leja celem ściągnięcia konstrukcji i ujawnienia otworu. Odsłonięty otwór jest wystarczająco duży, aby pomieścić trzech dorosłych mężczyzn stojących ramię w ramię. Źródła światła stosowane przez drony nie wnikają poniżej 4 metrów. Obiekty upuszczone do otworu nie wydają dźwięku upadku, co sugeruje, że potencjalna głębokość otworu przekracza 1000 metrów. Badanie zewnętrznej strony otworu na terenie A można było wykonywać tylko przez 2 godziny. Próbki atmosfery na terenie A wskazują na całkowitą śmierć materiału powiązanego ze SCP-610. Całe zainfekowane życie, które nie ewakuowało się do dziury, obumarło nad ziemią i szybko stało się zeschniętymi skorupami. Załogowa eksploracja terenu A została zatwierdzona i natychmiast rozpoczęta. W ciągu 30 minut wysłano łącznie 3 zespoły badawcze, składające się z 2 do 3 pracowników naukowych i 4 do 5 uzbrojonych eskortujących, a także rozmieszczono stacje w pozostałościach wioski. Próbki zmarłych zainfekowanych SCP-610 i przetworzonego materiału zostały odesłane do centrali obwodowej celem badania i transportu. Jeden zespół był w stanie pozyskać niewielką próbkę wciąż żywej substancji tkankowej SCP-610 z budynku i zabezpieczyć ją do badań. W ciągu 2 godziny eksploracji terenu A szereg echosonarów został umiejscowiony wokół otworu celem wykonania modelu i obserwacji możliwych rozgałęzień. Pod koniec 2 godziny, zanim jednostki sonarowe mogły zostać aktywowane, aktywność sejsmiczna zaczęła się pojawiać w obrębie terenu A. 2 drużyny z pierwszych 3 pozostały na miejscu, 3 była w drodze powrotnej do centrali obwodowej z próbkami. 3 zespół otrzymał polecenie powrotu do centrali obwodowej, gdy rozpoczęła się aktywność sejsmiczna i został poinstruowany, aby nie wracać do terenu A w celu udzielenia pomocy. Aktywność sejsmiczna na terenie A ograniczona była do 2,3 punktów w skali Richtera przed stopniowym zaniknięciem. Natychmiast po jej rozpoczęciu z dziury wystrzelił strumień zarodników SCP-610, osiadając na obszarze o średnicy około 50 metrów. Aktywność sejsmiczna na terenie A ograniczona była do 2,3 punktów w skali Richtera przed stopniowym zaniknięciem. Natychmiast po jej zaprzestaniu z dziury wystrzelił strumień zarodników SCP-610, osiadając na obszarze o średnicy około 50 metrów. Ponieważ cały personel na miejscu ubrany był w skafandry hazmat poziomu A, wybuch zarodników był alarmujący, ale nie doprowadził do żadnych infekcji. Podczas zgłaszania erupcji, oba zespoły na terenie A zostały zaatakowane przez powietrzne formy życia zainfekowane SCP-610. Organizmy te zostały uchwycone przez zdalny sprzęt wideo drona i wykazały bardzo zaawansowane stadia infekcji. Nie można było określić, jakie stworzenia stanowiło podstawę do mutacji. Wiele ptakowatych bytów zaatakowało poprzez rozdzielenie swojej głowy na pół i zaciskanie jej na członkach zespołu badawczego, podnosząc ich w powietrzu i upuszczając do otworu, gdy było to możliwe. Ptasi zarażeni okazali się być podatni na ogień z broni palnej. Podsumowując, łącznie 2 badaczy zostało wrzuconych do dziury, a 1 został ranny w wyniku ognia krzyżowego. Ranny personel został poddany terminacji natychmiast po wykryciu oznak zakażenia z powodu uszkodzenia skafandra.
przed utratą sygnału wideo i kontaktu radiowego z pozostałymi drużynami na terenie A. Druga aktywność sejsmiczna zaczęła się pojawiać siłą od 1 do 1,5 punktów w skali Richtera. Zwrócono uwagę na otwór, aby przygotować się do drugiego ataku. Druga seria zalotników wybuchła z otworu podczas wzrastania aktywności sejsmicznej. W momencie rejestrowania przez czujniki siły od 3 do 3,5 punktów w skali Richtera, nowa, niewidziana wcześniej jednostka SCP-610 zaczęła wyłaniać się z dziury. Jedyne nagranie tego bytu przedstawia powiększoną ludzką głowę, około 20-krotnie większą niż normalnie, wydobywającą się z dziury bez dostrzegalnego ciała. Kontakt wideo i radiowy został utracony ze względu na nagły wzrost aktywności sejsmicznej do 7 punktów w skali Richtera przez okres 2 sekund, a następnie nagłe jej ustanie. Dalszy nadzór powietrzny nad dziurą i obszarem wokół na terenie A przedstawia zerową aktywność i brak śladów zespołów badawczych lub ich obecności. Cały personel i sprzęt uznaje się za utracony.